Piłkarze, sztab i kibice Gryfa Słupsk wykorzystali przerwę w rozgrywkach na oddanie krwi. Zbliża się finisz kampanii wyborczej. Robert Kujawski i Andrzej Twardowski zawarli porozumienie ze Zbigniewem Konwińskim w sprawie współpracy w Radzie Miasta, co spotkało się z krytyką ze strony Roberta Biedronia, będącego przeciwnikiem upartyjniania samorządów. Zamiast na piłkarski trening wybrali się do słupskiej stacji krwiodawstwa, aby honorowo oddać krew. Mowa o zawodnikach, trenerach, działaczach i kibicach Gryfa Słupsk, którzy wzięli udział w akcji Gryf oddaje krew. Piłkarze zakończyli w miniony weekend rundę jesienną piłkarskiej czwartej ligi Pomorze. Gryfici derbowym zwycięstwem nad Pogonią Lęborg zwieńczyli tegoroczne zmagania na stadionie przy ulicy Zielonej. Teraz zawodnicy po okresie roztrenowania udadzą się na zasłużony odpoczynek. Zimowa przerwa to czas, kiedy organizmy piłkarzy zazwyczaj mocno eksploatowane wysiłkami meczowymi i ciężkimi treningami mają się zregenerować. To także chwila, w której sportowcy mogli oddać krew. Niektórzy stację krwiodawstwa odwiedzili po raz pierwszy, inni, jak przyznają, są w niej stałymi bywalcami. Pierwszy raz dzisiaj oddawałeś krew? Tak, pierwszy raz, ale myślę, że jeżeli będzie następna taka okazja, to zrobię to znowu z tego względu, że myślę, że fajną sprawą jest mieć świadomość, że się komuś może pomóc i... Bolało? Nie, myślę, że będzie gorzej, ale wszystko jest w porządku. Dwie ręce zabandażowane, ale żyje. A jak dowiedziałeś się w ogóle o tej akcji? Generalnie wyszła inicjatywa ze strony Gryfa Słupsk, że pod nazwą Gryf oddaje krew. I rozmawialiśmy z chłopakami i wszyscy tutaj się zebraliśmy, przynajmniej większość, i oddaliśmy tam krew, żeby pomóc ludziom, którzy jej potrzebują. Skąd w ogóle pomysł na to, aby piłkarze, trenerzy, działacze Gryfa Słupsk oddawali dzisiaj krew? Ja wiem, skąd pomysł. No, musimy gdzieś popularyzować klub, a jedną z takiej najlepszej promocji jest to, żebyśmy działali na rzecz naszego miasta i ludzi, którzy potrzebują. Jesteśmy po sezonie, mamy możliwość teraz oddania krwi i wielu zawodników podjęło swoją decyzję taką, że oddajemy i myślę, że fajnie to wygląda. Oczywiście nie wszyscy możemy oddać, bo gdzieś są jakieś warunki do spełnienia, ale ten, kto mógł, to oddaje. Zachęciliśmy naszych kibiców. W jakiej ilości przyjdą, to ciężko jest nam powiedzieć, ale to jest każdego indywidualna sprawa, czy chce oddać, czy nie. Jeśli chodzi o samo oddawanie krwi, tutaj zdaje się, że sportowcy po sezonie są w dobrej sytuacji, bo przecież zdrowy tryb życia, tężyzna fizyczna to elementy, które tutaj tych krwiodawców w lepszej sytuacji stawiają. No tak, na pewno jesteśmy zdrowymi egzemplarzami, tak można to powiedzieć. Przechodzimy co chwilę jakieś badania i zdajemy sobie sprawę, w jakim stopniu wygląda nasz organizm, tak? I fajna akcja, myślę, że będziemy ją powtarzać. Następną myślę, że przeprowadzimy na koniec stycznia, gdzie będziemy już w systemie przygotowawczym, więc jeden dzień na pewno poświęcimy temu, żeby oddać krew. Była jakaś rozmowa w klubie z zawodnikami, jak cenna jest krew? Tak, ja powiedziałem, że brakuje krwi i wyszliśmy z taką akcją. Jak widać, większość zawodników przyszło, bo niektórzy byli już wcześniej zwolnieni, bo mieli poustawiane swoje jakieś tam zajęcia, a ci, co mogli, to przychodzą i oddają krew. Pierwszy raz oddajesz krew? Nie. No, około 10. Gdzieś około 2 lat już oddaję krew. Czy łatwo było zachęcić Ciebie, Twoich kolegów, żeby dzisiaj wspólnie z klubem się wybrać do stacji krwiodawstwa? No raczej tak. No, nie widzę w tym nic ciężkiego. Jesteśmy po sezonie, już nie potrzebujemy tyle mocy, wysiłku. Trzeba pomagać. A czy łatwo, czy masz fajny pomysł na to, aby kibiców zachęcić, że jeśli są z klubem, to może razem oddadzą krew? No na pewno, zawsze się przyda, jak jest zresztą, jeśli teraz jej brakuje, to na pewno. Dobra. Jeśli ktoś pierwszy raz się zastanawia, czy oddać krew, jak byś go zachęcił? Ciężko powiedzieć, to musi wyjść z jego inicjatywy bardziej. On musi tego chcieć, no tyle. Wolny dzień od pracy i od szkoły, możecie przychodzić śmiało. Boli? Nie, w ogóle. Swoją akcją zawodnicy słupskiego klubu chcą zachęcić słupszczan do honorowego oddawania krwi. Sami, jak zapowiadają, zgłoszą się do stacji krwiodawstwa już w styczniu. Wtedy, jeszcze przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego do startu w wiosennych rozgrywkach, ponownie oddadzą krew. Niestety wysiłek fizyczny w samym sezonie uniemożliwia im oddawanie krwi. Porozumienie ponad podziałami, tytuł wydanej w 1995 roku płyty grupy Kazik na żywo idealnie nawiązuje do spotkania, jakie miało dziś miejsce w herbaciarni Spichlerz-Richtera.
Kandydujący na prezydenta Słupska Zbigniew Konwiński wraz z przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Robertem Kujawskim i reprezentującym Słupskie Porozumienie Obywatelskie Andrzejem Twardowskim zorganizowali konferencję, na której przedstawili porozumienie dotyczące obsady prezydium Rady Miejskiej. Uważamy, że czas skończyć wojny w słupskim samorządzie i nastawić się przede wszystkim na współpracę. I taką współpracę w Radzie Miasta nasze trzy środowiska gwarantują. Trzy środowiska, które skupiają 20 spośród 23 radnych, więc to jest duża większość i myślę, że to jest też dobra prognoza dla Słupska na najbliższe lata, że jednak Rada Miejska w Słupsku nie będzie targana ciągłymi konfliktami. Nie mówimy w chwili obecnej o żadnych nazwiskach, ale o takiej generalnej zasadzie, że przewodniczący Rady Miejskiej powinien być wskazany przez Platformę Obywatelską jako tych, którzy zwyciężyli w wyborach. Jeżeli chodzi o wiceprzewodniczących, to jeden wiceprzewodniczący zostanie wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość, drugi wiceprzewodniczący zostanie wskazany przez Słupskie Porozumienie Obywatelskie. My jako Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat w Radzie Miejskiej pokazaliśmy jedno, że zawsze współpracujemy z tymi, którzy mają pomysły na miasto. Jesteśmy zainteresowani merytoryczną współpracą. Nad każdym projektem jesteśmy w stanie dyskutować i merytorycznie go rozważać oraz popierać. Szanowni Państwo, sami widzicie, jesteście świadkami tego, że spełnia się dzisiaj marzenie wielu słupszczan. Marzenie to dotyczy zgodnej współpracy wewnątrz Rady i pokazanie zgodnie współpracującej Rady z prezydentem, który już wkrótce zostanie wolą większości słupszczan wybrany na kolejną kadencję. Tu moi koledzy świetnie opisali ostatnich 12 lat, a szczególnie to dotyczy ostatnich 4 lat, kiedy naprawdę te napięcia były wyeskalowane do granic możliwości, by Rada nie mogła współpracować z prezydentem, dochodziło również do wielu konfliktów wewnątrz Rady. W najbliższą niedzielę słupszczanie wybiorą nowego prezydenta. Czy zawarte porozumienie przetrwa niezależnie od wyników głosowania? Musimy poczekać do 30, prawda? Czy przyszły prezydent, czy to będzie pan Konwiński, czy pan Biedroń, czy będzie chciał z tej współpracy w pełnym zakresie korzystać, to zobaczymy. Dzisiaj chyba tak jednoznacznie jest, nie pytając o zdanie przyszłego prezydenta, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Zgromadzeni na konferencji dziennikarze zapytali Andrzeja Twardowskiego i Roberta Kujawskiego, czy ich dzisiejsza obecność u boku Zbigniewa Konwińskiego jest jednoznaczna z udzieleniem mu poparcia w walce o fotel prezydencki. Tematem dzisiejszej konferencji jest to, w jaki sposób chcemy współpracować i pokazać to przyszłej Radzie Miasta. Natomiast oczywiście Słupsk wolą większości mieszkańców wybierze prezydenta. My po prostu nie możemy w taki sposób, że będziemy wręcz tak jak gdyby sugerowali coś, co będzie pozbawiało mieszkańców, tak jakbyśmy sugerowali, że nie mają swojego sumienia, nie mają swojego rozumu. Natomiast wnioski każdy po prostu może wyciągać we właściwy dla siebie sposób. Prawo i Sprawiedliwość mówiło o tym, że nie popiera jako partia żadnego z kandydatów, natomiast wszyscy jej członkowie zgodnie z własnym sumieniem mają na wybory pójść i zagłosować, bo wybory są bardzo ważne. I ja powtarzam to, co mówiłem już wcześniej, że na wybory pójdę i dokonam dobrego wyboru dla Słupska i wybiorę tego kandydata, którego znam lepiej i dłużej. Bardziej bezpośredni był minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, który dzień wcześniej oficjalnie zachęcał do głosowania na kandydata PO. Jestem dlatego, żeby właśnie poprosić słupszczan, mieszkańców Słupska, żeby zaufali po raz kolejny Zbyszkowi Konwińskiemu, bo warto oddać na niego głos. Warto, żeby Słupsk mógł przygotować taki nowy początek dla miasta, które mimo, że piękne jak zwykle, ciągle takie mam wrażenie jako tak jak mówię, nie mieszkam tutaj na co dzień, ale które powinno jeszcze lepiej wykorzystywać swoją szansę. Kampania powoli dobiega końca i już w piątek o północy rozpocznie się cisza wyborcza. Niespełna godzinę po wspólnej konferencji Zbigniewa Konwińskiego, Roberta Kujawskiego i Andrzeja Twardowskiego na schodach przy Urzędzie Miejskim pojawili się przedstawiciele Komitetu Roberta Biedronia ze swoim kandydatem na czele. W trakcie emocjonalnego wystąpienia podziękował on wszystkim słupszczanom za udzielone mu poparcie.
Robert Biedroń odniósł się również do porozumienia zawartego pomiędzy Platformą Obywatelską, Prawem i Sprawiedliwością i Słupskim Porozumieniem Obywatelskim. Ostatnim punktem konferencji Komitetu Nareszcie Zmiana było symboliczne umieszczenie przy ratuszowym wejściu tabliczki z napisem Urząd dla Mieszkańców, która zwiastować ma otwartość Roberta Biedronia na sprawy obywateli i maksymalne zmniejszenie wpływu partii politycznych na działanie lokalnych samorządów. Zgromadzonych pod Urzędem Miejskim pozdrowił z okien swojego gabinetu ustępujący prezydent Maciej Kobyliński.